czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Animal Farm, czyli folwark zwierzęcy The Game. Ciekawostka, odpaliłem sobie menedżer zadań, żeby zobaczyć, jak ta gra zżera procesor. Tak z ciekawości, tak? Bo mówiłem wam ostatnio, że gra laguje mi mocno. Znaczy czasami jakieś takie spadki FPS-ów są. Jakim cudem Animal Farm w tym momencie, kiedy nic się kompletnie nie dzieje, wykorzystuje 89% mojego procesora graficznego. Nie jestem w stanie zrozumieć, jednocześnie łącznie ze wszystkimi innymi rzeczami, chociażby z OBS-em, który nagrywa obraz, wykorzystuje mój procesor graficzny na 100%. On pracuje na maksymalnych obrotach. Przy takiej grze ja się pytam, dlaczego? Czy to nie jest jakaś wada techniczna? Ja chyba napiszę po prostu do twórców, bo to jest niesamowite. Odpalcie sobie, jak graliście, odpalcie sobie sami menedżer zadań, zobaczcie, jak wam, czy wam też męczy strasznie komputer, czy w sensie bardziej procesor graficzny, bo na to na karcie siedzi. Jest to dla mnie niewiarygodne. Muszę to porównać z innymi grami w sumie, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, ale 100%, jak tu się dosłownie nie dzieje nic. No, w każdym razie nasze zwierzęta postanowiły, że będą chciały stworzyć młyn. Tak jak było w książce. Zrobimy dynamo, tak? I będziemy chcieli dostarczyć elektrykę, czyli prąd elektryczny dla naszej farmy. To będzie powodowało, że nasze stalls, to są te miejsca, gdzie oni śpią, tak? Będą ciepłe, podświetlone, w zimę przede wszystkim, tak? And then there will be a saw, chocolate, mangled saw. Potem co będzie? Question. Jakieś pytanie mamy. There will be a saw, a chaff cutter, a mango slicer. Wydaje mi się, że to są jakieś dodatkowe różne ulepszenia, tak? Tutaj mamy piłę i dziwne inne różne rzeczy. Ale zapytajmy, o co chodzi. Czy mamy nosić kamienie? A może kamyczki? Musicie nam zaufać. Te maszyny zrobią całą robotę. Kiedy zwierzęta będą musiały zająć się czymś lżejszym. Cała farma była podzielona, jeśli chodzi o wątek młyna. To będzie świetna rzecz. Great deal of work? Okej, to będzie wymagało mnóstwo pracy, to chyba w tym sensie. Być może więcej niż jesteśmy w stanie zrobić. Ale słyszałam, że tylko rok nam zajmie, żeby zbudować ten mill. Czyli co? Mamy wątpliwości. Applaud. Doubt. Wątpliwości. Doubt. Admire. O, nawet możemy zrobić admire ten. No zróbmy admire wręcz, że podziwiamy ten plan. Skąd w ogóle ten pomysł? Nie mamy czegoś takiego na naszej... We don't have anything like this at my... O, nie mamy czegoś takiego nawet na naszej farmie. Nie mieliśmy, tak? Znaczy nie mamy, bo ona Muriel przyszła z Pinkleton, jakoś tak się nazywa ta farma. Elektryczność dla początkujących i podstawy kładzenia cegły. Mr. Jones posiada wiele książek, których nie czytał. No i widzicie, będzie się doszkalał. Ale zobaczcie, kolejna zima i kolejne dziury w dachach. Dwie z krów są... ocieliły się, czy są w ciąży, ale są w świetnym stanie. Do końca marca będziemy mieli dwa nowe cielaczki. Proszę bardzo, rejoice! No i dobrze, cieszmy się tym, jak najbardziej. Życie jest dobre na farmie. Gratulacje, towarzyszki. Przyszedł czas na to, żeby zebrać siano. No dobra, czyli co, znowu to zrobi? A może ktoś inny mu pomoże tym razem? Halt, okej, mamy work. A musimy dużo tego zebrać, zobaczcie. No, jak najwięcej musimy tego zebrać. Więc powiedzmy, zatrudnimy owce do tego też. Owce zbiorą. Znamy naszą część, znamy swoją część. Okej, owce trochę zebrały. No, krowy będą się cielić, to nie za bardzo będziemy je tutaj. Widzę, że okej, możemy też wykorzystać kozy. Ale to niektóre zwierzęta będą musiały w ogóle poodpoczywać, bo widzę, że tak trochę tutaj podupadają. Ale dobra, wykorzystajmy jeszcze kozy do zbierania. Niech będzie. To jest problematyczne, męczące. Nigdy nie musieliśmy w Pinkleton nie musieliśmy nigdy zbierać naszego własnego siana. Ale może na tym polega animalizm. Świetne postępy.
Zostało jeszcze tylko trochę, już niewiele miejsca zostało. No dobra, to niech kury nam jeszcze pomogą. Nie będziemy dzisiaj męczyć. Dziś nie będziemy dzisiaj męczyć boksera. I mamy, zobaczcie, pełny magazyn jedzenia. Mniejsze zwierzęta mogą pracować razem. Upewnimy się, że żadne źdźbło nie zostanie. Nie zostanie niezebrane. Może tak. Snowball ciężko pracuje nad planami, żeby stworzyć młyn. Spędza długie godziny sam w harness room, czyli być może w jakimś, powiedzmy, warsztacie, pracując nad dokumentami. Możemy go odwiedzić. Admire. O, proszę bardzo, możemy to zrobić visit. Ale admire, no dobra, możemy zwiększyć, zrobić admire, tego mamy już, widzicie, że full high animalism, więc możemy zrobić admire, możemy zrobić visit, ale niech będzie, że admire. Niech czuje się, że jest zachęcane do stworzenia tego. Towarzysz Snowball, plany towarzysza Snowballa są, świetnie idą, dobrze idą. No, tak, jestem pod wrażeniem. Zaiste. Towarzysz Snowball ma smykałkę do inżynierii, to Squealer oczywiście mówi, tak? No dobra, może trzeba ponaprawiać te dachy, bo mi się obawiam, że może być problem z tymi dachami. O, znowu zobaczcie, zaczęły szczury tutaj coś knuć. Subvert? Subvert. O, ale jak zrobi to, zobaczcie, Snowball, to nie będzie spadku animalizmu. Więc niech będzie. Tak, to już wiemy, że jego plany są głupie i tutaj spisały, no to samo, tak? Moi towarzysze. Wielbłąd jest już z nami od jakiegoś czasu. Czy powinniśmy pozwolić mu zostać? Yes. Maybe. No. Doubt. Yes. Szczury mówią nawet tak. Dobra, ale zgodzimy się, weźmy boksera, tak. Czemu nie? Pracuje ciężko. I jest bardzo kulturalny. Czy kiedykolwiek spotkałeś... A, cultured, to nie jest... Cultured to jest, że zna dobrze, że jakby jest obeznany w kulturze. Nie znałeś nigdy kogoś takiego wcześniej? Nie. Dlatego jest to takie ekscytujące. No dobra. Lecimy dalej. Snowball zwołuje zwierzęta na spotkanie, okej. Okay. Żeby przedyskutować, co robimy na farmie. No myślę, że czas w końcu zająć się tymi dachami, nie? Musimy zagłosować na to, jak powinniśmy zużyć nasze surowce. Feed, Reapers, Preach, Defend. Myślę, że zrobimy teraz Reapers. Niektóre budynki rzeczywiście, tak, trochę się uszkodziły przez zimę. Najlepiej będzie naprawić je, jak tylko pogoda nie będzie padać. Może tak. Zobaczymy, czy będą naprawiać faktycznie. Kto będzie teraz budował? Kto będzie budował następny? Aha, i możemy wybrać, kto będzie budował. Farmhouse. Stables. Okej, okay. Czyli pytanie, co będziemy chcieli pobrać? Czy farmhouse, czy stables? Może być farmhouse, okej. Okay. Naprawiliśmy tutaj dom, ale zobaczcie, od razu naprawiliśmy, czyli jakby gdybyśmy mieli to naprawiać od razu, to tutaj jakby naprawa jest całkowita, więc może warto czasami czekać z tą naprawą jednak. To następny. No następnie budujemy stables. Proszę bardzo. Na razie dwa budynki zostały naprawione. Tak, bo właśnie, bo zamarzną nam konie wszystkie, jeżeli tego nie naprawimy. Kto następny? Nie ma już zwierząt, które są gotowe do naprawy. No być może... No właśnie, być może albo są zmęczone, albo po prostu już nie ma siły roboczej. To wystarczy. No ale jeszcze zobaczcie, nam tutaj jeden budynek wisi do naprawy. No i mamy świetne nastroje. Tak, i możemy teraz użyć tej energii na coś. Celebrate, mamy discourage oczywiście, mamy celebrate, mamy również snowball i mamy również propagandize. No dobra, decent supply mamy, nie? Ale no właśnie, nie ma nic związanego z odbudową dalej. Celebrate, discourage. Dobra, zrobimy propagandize. To tylko lekko obniży, animalizm tak był na tyle wysoki, że nic się nie zmieni. Tak, niech śpiewają naszą piosenkę, naszą pieśń. Wszystkie zwierzęta wszędzie znają już tę melodię i się dołączą. Okej. Okay. Może też osiągniemy jakieś coś, żeby ta pieśń była bardzo znana. Okej, okay, czyli co? Nadchodzi lato. Czy mamy nowe cielaki też przy okazji? O, szczury są aktywne na farmie, chociaż nie za bardzo pracują. Naturalnie.
to oczywiście nie przeszkadza im, żeby sobie trochę uszczknęły z naszych zapasów, tak? Ruin, redistribute. Co? Ruin, ale co możemy zrujnować? Redistribute. Albo zredystrybuować. Może jesteśmy w stanie nakarmić te szczury, żeby nie tego, ale ruin? Co to może oznaczać? Zobaczmy, jestem ciekaw, co to zrobi. Ten. Comrade Snowball. Towarzysz Snowball zawsze mówi o zapasach na długi czas, ale jego umysł nie myśli o tej jesieni, myśli o trzech jesieniach w przód. Czy jest pewny, że wytrzyma to nasz magazyn, się zastanawiam? Aha, tak po prostu. Czyli nie wiem, o co chodziło z tym rujnowaniem. No i mamy znowu... Tak, okej, co za piękny poranek. I teraz co możemy... Clover. Cheer, o właśnie, możemy trochę poprawić, zobaczcie, status boksera. Praise. Encourage. Ale kogo encourage? Nie wiadomo. Listen. Okej. Chatter. O, patrzcie, z psami nie jest dobrze. Psy ledwo... Aha, bo one po walce ledwo żyją. Wydaje mi się, że musimy trochę podnieść status psów w takim wypadku. Niech będzie. Podniesiemy trochę ich status. Dobrze się czujecie, towarzysze? Tak, 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 tak. Żadnych... A to chyba zrobiłem dokładnie to samo kiedyś, wcześniej. Żadnych przeciwników na horyzoncie? Potrzebujemy więcej defensów. Dobra. Defensywnych budynków. Znowu, szczury są aktywne. A i znowu będą, znowu coś chcą. Ruin, o kurcze. Redistribute. A wiecie, po raz kolejny chcą uszknąć nam coś. A, widzicie, było trzeba przegonić te cholerne szczury. Zróbmy redistribute. Zobaczymy, co to zrobi. Jedzenie w folwarku powinno być jedzeniem dla wszystkich. Czy nie ma tutaj... Czy nie ma tutaj tak dużo głodnych i... Are there many hungry and starving animals on our neighbor's farms? Aha. Czy nie ma gdzieś głodnych zwierząt na farmach towarzyszących, jakichś sąsiadujących? We can see to a little redistribution. Okej, czyli moglibyśmy trochę to jakoś zredystrybuować. O! Plany Snowballa są ukończone. No proszę bardzo. Zwierzęta się zbierają, żeby zdecydować, kiedy zaczynamy budowę. Towarzysze, wiecie, że rozpoczęliśmy ten niesamowity projekt. Chyba nie muszę wam przypominać. Of the challenges we face in milling floor. Okej, jakie wyzwania napotkamy z mieleniem mąki? I jakie są zalety tego, że będziemy mieli elektrykę na farmie? W ogóle z tego, co pamiętam z samych opisów w książce, to, że i waszych też sugestii, że ten wiatrak, który tu budujemy, ten młyn, który budujemy, jest metaforą gospodarki, tak? Że tutaj budujemy plan gospodarczy, tak? W rok chcemy zbudować plan gospodarczy. Moi przeciwnicy mają wątpliwości na temat wagi tego planu, ale ja mówię, spójrzmy w przyszłość. I teraz co możemy? Stamp, approve, cheer. Okej. Okay. Nie no, poprzemy ten plan jak najbardziej. Towarzyszu Snowball, jesteś mądrym liderem. Hurra! No nie ma Napoleona kompletnie, nikt nie może mu teraz przeszkodzić. Proszę bardzo, mamy jakieś osiągnięcie. Foundations of Future. Bez większych dalszych debat. Zwierzęta się zgodziły. Młyn jest bardzo potrzebny. Wszyscy będą pracować ciężej, żeby zbudować go bez ignorowania, bez uszkodzeń, tak? I bez ogólnego olewania zbiorów, tak? Tak mi się wydaje. O, proszę bardzo, powstały jakieś fundamenty już. Proszę bardzo, mamy tutaj... Okej, czyli jest limestone, zapomniałem tylko, jak to jest na polskie, limestone. Limestone, kurczę, to jest nie wapień. W każdym razie mamy kamienie, jest kopalnia na farmie, wystarczy na cały wiatrak. Aha, tylko że przez tygodnie nikt nie wie, przez najbliższe tygodnie nikt nie wie, jak ciąć ten kamień do właściwego rozmiaru. Jeśli uda nam się zaciągnąć ten kamień na sam szczyt, if we haul the stone to the top of the quarry, na sam szczyt kopalni, dropping, i uciekło.
I teraz nie wiem, co tam jest napisane, niestety bo uciekło. Nag, stop, haul. A, możemy wybrać, które zwierzę będzie zaciągać, tak? O, proszę bardzo, boxer też może. Czyli musimy wybrać zwierzę, które będzie zaciągać kamień. No dobra, to chyba niech będzie kamel. Zobaczymy. Korzystamy, on jest silny przecież. Nigdy nie widziałem lepszego młyna od tego młynu. Chociaż w sumie nie pamiętam, żebym kiedykolwiek widział inny. Okej. Okay. No i mieliśmy, użyliśmy. Complain? Oj nie, nie chciałem complain. Myślałem, że to jest haul. O jest. Bardzo wolno nam idzie. To jedyny sposób. No dobra, mamy najgorętsze i najsuchsze dni tego lata. Brak surowców na farmie. Supplies, ale nie, no są trzy. Może być poważnym problemem. Wszystko, co pan Jones kiedykolwiek, znaczy kupił, kupił w mieście, zaczyna się trochę psuć. Plan. Reassure. Okej, okay, możemy coś zaplanować, tylko ten animalizm spada. Dobra, ale niech będzie, że zgodzimy się na jakiś plan. Zobaczmy. O, uczę się, jak stworzyć kuźnię. Z czasem... Aha, te problemy zostaną. Nie będzie problemu, jak stworzymy już, tak? Dobra. Wszystko, co może zrobić Jones, może zrobić też świnia. Jones nigdy by nie zbudował żadnej kuźni. Okej, okay, czyli czas na zbiory. Ale co, znowu jesteśmy has fallen behind with the crops. Znowu jesteśmy spóźnieni. I zwierzęta wybierają, kto będzie zbierał. No oczywiście, że będzie zbierał. Nic się nie zmienia, będzie zbierał bokser. Zawsze był częścią tego, więc nie ma szans, żeby tego teraz... O, proszę bardzo. No, bo jeżeli użyjemy tego boksera, to on przede wszystkim nie traci energii na tym, bo zawsze to robił, jak widzicie, nie traci, nie jest mu gorzej. A zawsze mamy pełne, zobaczcie, pełne magazyny. Dobrze nam idzie. Co możemy zrobić z tym bogactwem? Invite animals, proszę bardzo. Repairs, o to jest dobry pomysł. Supervise, books, charity, feasting, repairs. Defend. No właśnie. A widzicie, może jednak trzeba będzie bronić. Jakiś defensywy, ale no robimy tutaj podejście, kompletnie budujemy elementów defensywnych, tak? Możemy ponaprawiać, tak samo jak krowę też mówią ponaprawiać. Możemy też zaprosić inne zwierzęta. Może gdybyśmy zaprosili inne zwierzęta, to one też by pomagały. Tak? Mogliśmy w ogóle zobaczyć, wiecie co? Zobaczmy, czy jest jakiś tutaj jeszcze plan na to. Zobaczmy, year three nam jest potrzebny. I co my tu mamy? Farm of Patriot Dome, gdzie gdzieś odblokowano. Napoleon's plans for patriotism and policing I realize. Tak, no to Napoleona tutaj była. Visitors, trading, nie, foundation, to jest zawsze, to zdobędziemy. Death of the dogs. Despair drives boxer from the farm. Harness the wind, the windmill is complete. Loyal opposition, Benjamin and the rats are thriving. O, proszę bardzo, czyli Benjamin i szczury sobie świetnie radzą. Strategic planning, Snowball's plans for literacy and defense are realized. Zobaczcie, widzicie, czyli wychodzi na to, że i literatura oraz obrona są zrealizowane, czyli zobaczcie, że Snowball będzie mógł iść też w kierunku jednak tej obrony. Propaganda machine, the farm is famous and the birds are thriving. Propaganda machine. Też chcieliśmy iść w tę stronę propagandy. A może uda się zrobić to? A może udałoby się też zrobić właśnie to? Pytanie brzmi, co będzie do tego prowadził? No to mamy takie cele, tak? Takie destinies, takie dwa do zrobienia przy okazji. No nie da się wszystkiego, tak? Tu trzeba się na czymś skupić. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Molly poszła, Napoleon Major nie żyje. Boxer, no już tak w sumie ledwo. I zobaczcie, nasze zwierzęta to nie są jakieś takie... Jakoś, zobaczcie, te szczury się tego świetnie czują i krowy. Reszta jednak trochę, zobaczcie, tutaj oberwała. Tak, jednak troszkę tutaj jest zmęczona. Także no, trzeba będzie decydować się niebawem na jakieś inne kroki, bo niebawem wymęczymy wszystkie zwierzęta i co będzie dalej? Death of the birds. Zawsze można robić, zdobywać pieczątki z wcześniejszych lat. Tak, więc to wszystko jest do zdobycia w razie czego. Powerful labor.
Boxer, Clover and Molly are thriving. No a właśnie Molly się pozbyliśmy. Następnym razem możemy spróbować zachować Molly. Na tyle, ile jest to możliwe oczywiście. Co możemy... O, przepraszam. Co możemy zrobić z naszym bogactwem? No właśnie, no chyba... Chyba trzeba naprawić. Tak mi się wydaje. Ponaprawiajmy mosty. Znaczy te, o tutaj. The barn roof can always use some work. We'll do well. Aha, dobra. Naprawmy to, zanim nadejdzie zima. Oczywiście, jeśli nie chcemy zamarznąć do stycznia. Kto będzie budował następny? O, proszę bardzo, co możemy budować? Stables. Ale zaraz, już stables naprawione jest. Barn. Farmhouse. Ale zaraz, co nie chcą naprawić, skoro wszystko jest naprawione? Chyba, że to, jeszcze ten dach jest taki trochę uszkodzony. Myślisz, że to jeszcze jest uszkodzony dach? Nie jest naprawiony? Może jest lekko uszkodzony faktycznie. To trzeba by zrobić barn. Ale nie widzę. Fix the barn roof. Przeciąg jest, ale tu widzę, że było naprawione. Wszystko ponaprawiane z tego, co to widzę. Halt farmhouse. No, chyba jest okej, to po co mi tutaj mówisz, że coś trzeba naprawiać, skoro wszystko jest już naprawione. I nadeszła jesień. I mamy więcej niż połowę zbudowaną. Proszę bardzo. Celebrate. 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 Myślę, że on tu zrobi celebrate, też podniesie sobie, zobaczcie, swój status, więc jak najbardziej myślę, że zrobimy celebrate bokserem, żeby trochę też przy okazji zregenerował swoją energię. Spójrzcie na nasze postępy. Tak, efekt planowania świń. Ale one nawet nie podniosły jednego kamienia. No tak, ale żaden kamień nie zostałby podniesiony czy położony, jeżeli świnie by tego nie zaplanowały. Sing, możemy pośpiewać też trochę. Reassure, surveil. O, zrobimy surveil. Myślę, że tego nam brakowało jeszcze. Żeby wysłać ptaki. Tak. Wszystko obserwujemy, co się dzieje na farmie i w Willingdon. Willingdon, tak. Niech zwierzęta wiedzą. Niech robią swoje rzeczy, co mają robić. No, mamy October. To był październik? No tak, czyli robi się coraz zimniej. No i czas teraz zaorać pole. Nie, jeszcze nie jest za późno, żeby to zrobić. Plow, plow i plow. No to oczywiście, że robimy to bokserem, który jest do tego stworzony. Dobra. Mamy listopad. I proszę bardzo, ostre wiatry z południowego zachodu. Jest za mokro, żeby miksować cement. A, i budowanie musi się zatrzymać. Okej. Okay. Complain. Encourage. Okej, oczywiście, że zrobimy encourage. Zachęcamy. Jedyne, co możemy zrobić. A może jednak się uda, bo może uda nam się stworzyć jednak ten windmill pierwszego roku, jak nie, no to drugiego. O, nie martwcie się. Uszy do góry, zaczniemy, jak tylko pogoda się poprawi. Już niebawem będziemy mieli elektryczność. I mamy zimę. Nadeszła zima. Tak jest. Śnieg pokrywa farmę. Towarzysze, jesteśmy świetnie przygotowani na zimę. A zwierzęta w Pilkington jednak nie radzą sobie aż tak dobrze. O nie! Coż tu się wydarzyło? Pewnej nocy jest bardzo silna gale? Nie wiem, czy to może być jakaś wichura? O nie! I zobaczcie, niszczy nam tutaj trochę dachu. A do tego jeszcze rano się okazuje, że nasz windmill, nasz młyn jest w ruinie. Towarzysze! We will rally? Aha, czyli zostajemy... Dalej budujemy. Mimo wszystko. Odbudujemy. I zrobimy bardziej odporne ściany. Tak, grubsze ściany musimy postawić. Bo wygląda na to, że były za cienkie i wiecie, jak w bajce o trzech świnkach. Dmuchnęło i się zawaliło. Pan Jones, najczęściej można go znaleźć in the tap room of the Red Lion. Nie wiem, czerwony lew, ale nie wiem, co to jest tap room. Okej, to już jest ponad rok minął, od kiedy stracił swoją farmę.
ale cały czas opowiada historię, jak tylko znajdzie szansę na to. No, trochę peszek. Więcej niż peszek. A, i Pilkington myśli, że może ją przejąć. I'll have the land before O, zdobędę tę ziemię, zanim się do tego dobierze Pilkington. Czyli już walka o tę farmę cały czas się toczy. No, czyli grudzień zmienia się w styczeń i nawet teraz jest wystarczająco jedzenia dla wszystkich. Proszę bardzo. No bo świetnie, zobaczcie, mamy zapasy piękne. Odpocznij. Praise. Odpocznij. Grumble. No tam tylko musi grumble. Rest. Chcemy, żeby odpoczęły kury, czy chcemy, żeby odpoczęły owce? Niech odpoczną kury. Tak jest, to nam potrzebne. Już prawie święta. No one to make us into soup. I nikt nie chce nas zrobić z rosołu. Najlepszy rok, najlepszy czas. O, proszę bardzo, i przeżyliśmy trzeci rok. The Leader's Palace, o proszę bardzo. Pierwszy raz w ogóle doszedłem w tej grze do czwartego roku, chciałem zobaczyć. Trade Embargo, zobacz, zobaczymy co tam za pieczątki pozdobywaliśmy. No i zobaczcie, znowu nam dachy uszkodziło. I to porządnie. Najzimniejsza część roku przychodzi i odchodzi. Zobaczcie, ile zżarli przez tę zimę. Mega dużo. Snowball siedzi na froncie tej stodoły z komitetem świń. Przedstawia plany na następny rok i następne 5 lat. No mów, plan gospodarki, jak nic. Plan gospodarczy na następne lata. Jego najwyższym priorytetem jest skończenie tego windmilla, czyli ciągle mi wylatuje. Co czas chcę powiedzieć wiatrak, nie? Ale to jest młyn oczywiście. Każda grupa zwierząt ma swoje zadania. Jeśli owce nie wypełnią swoich zadań, racje dla owiec będą zredukowane. Jeśli te kury nie zniosą wystarczająco dużo jaj, ich również racje będą zredukowane. No proszę. I to bez Napoleona. Takie akcje. No, czyli mury młynu zostały przebudowane, żeby były grube na 3 stopy. Tylko czyje stopy? Kurze czy końskie? O wiele więcej kamienia jest potrzebnych. Jest to bardzo męcząca praca. Work. No i proszę bardzo, możemy zdobyć boksera do tego, żeby popracował. O, encourage, zobaczcie. Myślę, że zrobimy to. Squealer też pomoże. Trochę. Towarzysze. To jest cudowne. To jest bardzo radosna praca, którą teraz robimy. Tak? Czyli zbierzmy się i róbmy to, tak? Znaczy ja to też staram się też, żeby nie rozkminiać dokładnie tych wszystkich słów, staram się też upraszczać trochę przesłanie. Take comfort in serving your fellow animals and the farm. Mhm. To ogólnie zachęcał, tak? Przyszedł kolejny czas na to, żeby zebrać siano. No dobrze. Work. 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 Halt. Work. Work. A też kury mogą. A kury, my trochę naprawiliśmy im status, więc możemy powiedzieć kurom, hej, pomóżcie. Tak jest, ale dodatkowo możemy jeszcze boksera zatrudnić, chyba że tu coś jeszcze się stanie. Kurczę! Ale widzicie, bo myślałem, czasami można wybrać dwa zwierzęta do tego zbierania. Więc ja bym zdecydowanie chciał, myślałem, że znowu będę mógł dwa wybrać, więc na początku wybiorę kury, potem wybiorę boksera. Żeby zebrać jak najwięcej tego jedzenia. A tu proszę bardzo, czasami, więc trzeba brać chyba boksera na początku zawsze, żeby mieć pewność, że będziemy mieli to jedzenie zebrane. Snowball ma nowy plan. Przyjaciele, wierzę, że może być tu gdzieś węgiel na tych wzgórzach. Myślę, że rozpoczynamy plany wydobycia węgla. Kiedy będziemy gotowi, rozdam wam te, znaczy zlecę wam odpowiednim osobom te zadania. Applaud, enforce, doubt. Możemy zrobić enforce w sumie. Applaud. Everyone should get to work. Ach, no właśnie, widzicie, czy psy mają te cały czas takie napoleońskie tutaj przebitki psychiczne o maltretujące inne zwierzęta.
dziwnie to określiłem, ale wiecie, o co chodzi. Wszyscy powinni ruszyć do pracy natychmiast. Nasi liderzy naprawdę się nami opiekują. Okej, okay. Tylko to trzeba ponaprawiać trochę znowu tych dachów. Niebezpiecznie to wygląda. Patrzcie, nie mamy w ogóle... Wow, ach, powinni od razu rzucić się do roboty i zobaczcie, co się wydarzyło. Zabrakło nam jedzenia. Tak wcześnie już nie ma zapasów. A, no właśnie. I głód zaczyna doskwierać wszystkim zwierzętom. Jesteśmy głodne. Nie ma za dużo... Nie ma za dużo tego ziarna na ziemi. Wciąż jestem głodna. Predict. Console. Okej, okay. No też animalizm trochę spał. Low animalizm w ogóle jest, zobaczcie. Enforce. A Enforce to był najgorszy wybór w takim wypadku, to już wiemy, że nie będziemy więcej zatrudniać psów do wyboru. Predict. Nasze plany potrzebują pewnego poświęcenia. To nie nasza wina, towarzyszu. Jones źle zarządzał farmą. Okej, okay, czyli żeby przywrócić prosperity, no to jest ekonomiczny, wysoki ekonomiczny zysk. Czyli, kurczę, brakuje mi słowa na prosperity teraz. Ale będzie to wymagało to od każdego trochę wysiłku. Kiedy już zostanie to skończone, będziemy mieli, wszystko się skończy, ale kiedy to jest zrobione, będziemy mieli pełne żołądki i będziemy mogli odpoczywać w niedzielne popołudnia. No dobra, bo dachy były uszkodzone. Sunrises of the Springfields. Dobra, mamy też tutaj. Co powinienem robić? Co dzisiaj robimy? Feed. Praise. Study. Work. O! Wydaje mi się, że dobrze byłoby też... Znaczy, study jest cały czas ważne. Praise, bo mamy na razie, zobaczcie, low animalizm, to jest trochę niebezpieczne, a mieliśmy mieć jak najwyższy animalizm tutaj. Możemy robić praise, możemy też robić work, to... Dobra, zrobimy work, żeby trochę więcej siana nazdobać. Mogę pracować ciężej. Naprawdę możesz? Obudzę się wcześniej i pójdę spać później. Mój przyjacielu, twoje ciało nie jest tak silne jak twoja wola. Możesz się złamać, możesz się uszkodzić. Trzeba uważać. O, czyli wielbłąd staje się coraz bardziej popularny wśród młodych zwierząt. A cielaki? Cielaki bardzo lubią słuchać historie na temat cyrku. Okej. Okay. Approve. I tu mamy jeszcze doubt. I mamy complain. O, możemy wybrać. Nie, no approve, jak najbardziej. Czemu nie? Tylko mam nadzieję, że nie będą chciały dołączyć do cyrku. Fajnie, że nasze młode mają takich przyjaciół. Żadne z nich nie podróżuje za te mury naszej farmy, tak? Ale nie ma nic złego, żeby o tym posłuchać. Snowball znowu... Tak, okej, czyli znowu pracę nad farmą trzeba ustalić. Snowball znowu robi spotkanie. Czyli tak, no musimy decydować, jak chcemy wykorzystać nasze surowce. Zobaczcie, tego roku w ogóle nie zaatakowały na... W ogóle nie zaatakowały... ludzie nie zaatakowali. Naprawy, Preach, Reapers... No właśnie, może jakieś naprawy trzeba by też zrobić. Z drugiej strony, myślę, że dalej zrobimy preach, zrobimy coś innego. Tak, czyli znowu idziemy śpiewać. No to już wiemy, tak? Znamy te treści, więc mogę je przewinąć. Po prostu dalej będziemy chcieli inwestować w to, żeby piosenka, pieśń się niosła. O, i mamy lato, tylko trzeba uważać na te mimo wszystko dachy, ale tak trochę na razie odstawiłem te naprawienie dachów. Okej. Okay. O! Snowball directs the animals preparing the farm for attack. Okej. Okay. Czyli co możemy zrobić? Czyli... Wow, zobaczcie, co jest z kozami! Czemu kozy są aż tak wykończone? Nie wykorzystywałem kozy do niczego. Czyli co, musimy trochę zbudować? Build? Okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze spadek. Halt. Build. Co się dzieje z kozami? Co jest z kozami, że one tak tutaj ledwo żyją? Trzeba się tymi kozami zająć. No dobra, czyli co? Możemy... No tak, tylko będziemy musieli, jeżeli chcemy... Ale na pewno chcemy budować? No mówię, nie chcieliśmy budować, tak? No defense. Nie chcemy. Halt. To wystarczy. Wielbłąd pracuje bardzo ciężko i znowu zadaje dużo pytań. Okej, no to wiemy, zadajesz dużo pytań, kolego. Jakich pytań zadajesz? Możemy pośpiewać, możemy postudiować. Milk? Możemy również popracować.
Wtedy kamel trochę, nasz wielbłąd będzie trochę urobiony. Ale możemy też pośpiewać, żeby trochę zwiększyć animalizm nasz, tak? Bo na razie animalizm jest na poziomie średnim. Możemy też study. Możemy dalej studiować. No właśnie pytanie brzmi, czy to rzeczywiście warto iść cały czas to studiowanie, jak tylko jest możliwe? Jak tylko możliwość przychodzi? Myślę, że pośpiewamy też trochę. Tak? Szczęście naszych nowych imigrantów jest testament... O dobra, to już wiemy, tak? Zaczną krowy. A, czyli teraz widzisz, że śpiewają, tak. Znowu mamy śpiewanie, to już znamy. Co ciekawe właśnie, wydaje mi się, że powinniśmy kiedyś zarządzić trochę jakby taki charity. Pamiętam, że to też powodowało, że więcej zwierząt przybywało do naszej farmy. Okej. Okay. Czyli mamy... Dobra, czyli zaczynają dojrzewać nam jabłka. Zwierzęta przewidują, że będą te wszystkie zbiory jakby równo podzielone, nie? Nowy rozkaz? O! Proszę bardzo, wszystko windfalls, czyli wszystkie owoce, które pospadają z drzew, mają być przyniesione dla świń. Dlaczego nie dzielimy się jabłkami? Towarzysze, większość świń tak naprawdę nie lubi ani mleka, ani jabłek. Jemy je tylko po to, żeby utrzymać nasze zdrowie. Bo my pracujemy, my świnie pracujemy umysłem. Dzień i noc obserwujemy wasz dobrobyt. Jeśli zawiedziemy, Jones wróci. Czy tego chcecie? Doubt. Animalizm spada. No. Oraz no. Okej, czyli możemy cały czas oczywiście, zobaczcie, trochę powątpiewać, tylko no, poziom naszego animalizmu spada, ale niech no, utrzymujemy wysoki animalizm, tak? No mamy jakieś założenie na ten przebieg, tak? Wysoki animalizm, nie budujemy kompletnie obrony, defensów, czyli wszystkich struktur, murów i tak dalej, więc wydaje mi się, że po prostu idziemy w to. Zdecydowanie nie. Jones nigdy nie powinien wrócić. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Okej. Okay. Cały ten miesiąc ciężko pracują, ale są szczęśliwe zwierzęta. No to najważniejsze. Nothing feels like szybkie ucieczki tekstów. Ach, wszędzie są te szczury i powodują problemy. To źle wróży duchowi animalizmu. Wygląda na to, że... robią jakieś problemy tym, czy dezorientują spokojniejsze zwierzęta. Co możemy zrobić z nimi? Permit? Remove. No i teraz możemy zdecydować, czy chcemy pozbyć się tych szczurów, czy nie, ale szczury raczej powodują tutaj same problemy, nie? Z drugiej strony, poczekajcie. Z drugiej strony zastanawiam się, czy jest jakieś opcje, co? Zerknijmy, czy jest jakaś opcja, że uda nam się utrzymać szczury do końca? Takie dodatkowe wyzwanie. Czy jest tutaj coś takiego? A w ogóle zobaczmy, jakie zdobyliśmy pieczątki. Tak, przepraszam, zapomniałem na to spojrzeć. Jakie mamy pieczątki? Trade embargo, trade with the humans is never an option. W ogóle nie wymieniamy się, zobaczcie, z ludźmi. Patrzcie, jest tutaj coś. The rats remain on animal farm. Jest! Do samego końca szczury zostają na farmie. Mamy też the farmhouse is maintained in the later years. Okej. Okay. Czyli ogólnie cały czas dbamy o to, żeby domy były w jak najlepszym stanie, a też zobaczcie, że farmhouse oznacza to dobrobyt dla świni jest, tak? Mamy też stable, czyli dobrobyt dla koni, mamy też inne miejsca związane z innymi zwierzętami. Też the farm has survived 3 battles with the humans. Animal farm has seen every possible outcome. To ciężko byłoby. More than 25 animals. Ło, 25 zwierząt żyje? Nie mamy chyba, aż tak dobrze nie jest. More than 4 years in, the farm roofs are maintained. Okej. Okay. Animal farm never tries to sell its dream to its neighbors. Okej, okay, to jesteśmy chyba na dobrej drodze. The windmill is useful in harvesting. No właśnie, może to nam pozwoli na dobrobyt. Animal farm maintains its original laws. O, to byśmy chcieli utrzymać, żeby prawa pozostały niezmienione. Humans trade often with animal farm, no to raczej jest jakby, nie ma opcji. Animal farm has become a major institution, year four survived, proszę bardzo. No i to są już koniec pieczątek, tak? Wszystko na lata 4+. No, więc jesteśmy w stanie kilka z tych rzeczy, moim zdaniem, całkiem ciekawie ogarnąć.
No tylko trzeba uważać na to, że zobaczcie, jest dość średnio, jeśli chodzi o chociażby kozy. Nie wiem, co się dzieje z kozami, ale kozy ledwo żyją. No dobra, co możemy, wiecie co? Permit, remove. Zostawiamy szczury. Spróbujemy dotrwać z nim do samego końca. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moglibyśmy je usunąć, ale może lepiej będzie je przekabacić na naszą stronę. Jeśli szczury nie będą mogły sobie nawzajem ufać, jeśli niektóre z nas będą raportować, jeśli nie będą wiedzieć, które z nich, może wtedy będą mniejszym zagrożeniem. O, proszę bardzo, ciekawy plan. No dobra, zostawiamy szczury, tak, żeby zdobyć pieczątkę szczury do samego końca. Tylko Moses i inne ptaki są wolne od supervision, czyli od nadzoru, tak? Moses spędza większość swoich dni po drugiej stronie wioski. Właśnie Moses jakoś tak rzadko go widzi, wydajemy. Czy ktokolwiek uważa, że mamy jakiegoś zdrajcę na naszej farmie, towarzysze? Oglądaliście, obserwowaliście, co jest grane, zobaczmy. Boxer? Cat? No. Rats? Okej, czy można powiedzieć, że kot jest zdrajcą? Pamiętacie w ogóle, że jest coś takie jak... Przepraszam, Destiny jest takie. Czyli jest taki nasz główny cel, że tam kilka zwierząt, czy większość zwierząt przyznaje się do zdrady, coś takiego. Ale no to nie będziemy chcieli. Wydaje mi się, że wybieramy nie. Nie ma żadnych zdrajców. Nikogo takiego nie znaleźliśmy. Nie zauważyliśmy. The animals might not need so much watching. O, właśnie, zwierzęta może nie będą wymagały aż takich obserwacji. Nie widzimy żadnych zdrajców. I faktycznie tam nie widzę, chyba że to szczury, ale chcemy szczury zachować. Może na naszą stronę uda się jakoś je przekabacić. Proszę bardzo. Świnie przenoszą się do domku, żeby tam żyć. Niektóre zwierzęta... Właśnie, pamiętają pewne prawa, które mówiły, że nie wolno mieszkać w domu. Wcale tak nie jest. Świnie, mózgi na farmie powinny mieć cichy sposób, ciche miejsce na to, żeby pracować w nim. Praise, convince, doubt. Tylko teraz tak, jeżeli chcemy rzeczywiście iść za tym, szkoda, jednej rzeczy mi brakuje. Brakuje mi wglądu na te prawa. Chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, żeby to zobaczyć. Hi Animals, nie mogę tego kliknąć. Brakuje mi takiego ekranu, na którym moglibyśmy zobaczyć, czy te prawa nie zostały niezmienione, tak? Bo nie mogę kliknąć, nie mogę tych sprawdzić, nie ma takiego obiektu. Chyba, że wy wiecie, czy można, ale ja tu nie widzę opcji. Jedyne, co możemy sprawdzić w książce, to tylko, no to tylko te rzeczy, tak, które przeglądaliśmy. Nie ma tutaj możliwości sprawdzenia, jak wyglądają obecnie prawa, tak? A tu mamy tę pieczątkę, którą wykryliśmy przed chwilą. Przepraszam bardzo. Animal Farm maintains its original laws. Wszystkie zwierzęta mają być równe. Żadne zwierzę ma nie mieszkać w domu, więc ja bym raczej zrobił doubt i zobaczył, co z tego wyjdzie. Wątpię w to. Nie powinno tak być. To nie brzmi dobrze. O, proszę. Czyli świnie nie tylko biorą swoje posiłki, jedzą posiłki w kuchni, ale również śpią w łóżkach. Spanie w łóżkach jest nie do końca... jest wbrew prawom, które pamiętają. Question. Accept. I animalizm wtedy wzrośnie, ale już jest wysoki. I doubt. Question. Możemy to zaakceptować, że świnie będą. Być może, wiecie co? A być może, jeżeli chcielibyśmy pójść pod to, żeby prawa zostały niezmienione, może w takim wypadku trzeba przede wszystkim nauczyć zwierzęta czytać, ale większość zwierząt umie czytać przecież, tak? Tak mi się wydaje. I jednocześnie spowodować coś takiego, żeby... Może, żeby świnie nie miały aż takiego wpływu? No dobra, question. Wolę zrobić... Jakby zapytać, tak? Chciałabym jeszcze raz zobaczyć prawa. Podejdę i przeczytam ci je. O, proszę bardzo. No, niestety, moi drodzy, zobaczcie. Yes, no animals shall sleep in bed with sheets. Niestety nie udało nam się utrzymać tego, żeby wszystkie prawa były... Ale zobaczcie. Okej, zobaczcie, co się zmieniło. Żadne zwierzę nie może spać w łóżku,
i jest dopisek z prześcieradłami. Zostało to zmienione. Ciekawostka, bo jakby z jednej strony chciałbym mówić wam ciekawostki na temat książki, ale już widziałem głosy, że ja też wam jakby spoiluję to, co jest w książce. Naprawdę, jakby tak, będą tutaj pojawiać się moim zdaniem cały czas odniesienia do książki, więc bardzo serdecznie polecam sobie i już teraz ostrzegam raz jeszcze, przeczytać książkę, bądź chociażby streszczenie, cokolwiek, żeby wiedzieć, co się dzieje w książce, zanim będziecie oglądać dalej, bo ja będę się mimo wszystko chciał odnosić do tego, co działo się w książce. A w książce działo się tyle, że wszystkie prawa zostały zmienione, tak? No bo książka, tak jak mówiłem, idzie w kierunku Napoleona, czyli bardzo złe rzeczy będą się działy, po prostu, i każde z tych praw zostanie zmienione, więc gdybyśmy chcieli iść względem książki, no to właśnie, prawdopodobnie każde z tych praw zostanie zmienione, tak? Czyli teraz mamy pewną zmianę przez to, tak? Leave, praise. O, możemy zobaczyć, jest wave. Możemy też pomachać? Surely, no dobra, pomachaliśmy. Animalism fries. One day will be achieved. No nie wiem, czy Republika zostanie... No właśnie, ale właśnie, a czekajcie, bo ja nie kliknąłem tego. Kurczę! A może dało się kliknąć, że czwarte prawo zostało zmienione? O, widzicie? Tego nie sprawdziłem. To mnie teraz denerwuje trochę. Zawiodłem się na sobie. Dlaczego tego nie kliknąłem? Może to było klikalne, chociaż z drugiej strony może niekoniecznie było. Nie wiem. Jakimś nie wpadło mi do głowy, żeby to kliknąć, te prawo, które zostało zmienione. No dobra, czas na zbiory. Okej. O, za mało tutaj posialiśmy zeszłego roku. A nie ma za bardzo co zbierać. O, niedobrze. Niedobrze. Ale mamy świetne nastroje dalej. Such energy. Zobaczmy. Celebrate. Discourage. Snowball. Sing out. O, sing out. Nie było czegoś takiego wcześniej jak sing out. Zobaczmy, co to będzie robić. O, śpiewajcie nasze pieśni po całych... wszędzie. Okej. Okay. No, tam chyba wzięło. Tylko nie wiem, czy to było sing out rzeczywiście. Znowu, bardzo ciężko pracuje nasz kolega Wielbłąd i zadaje mnóstwo pytań. I możemy znowu śpiewać, możemy studiować, możemy pracować również, to oznacza trochę więcej jedzenia, a wiecie co, no widzieliście, że nie za bardzo możemy popracować, nie za bardzo z tym jedzeniem, ale zobaczmy, jak w ogóle radzi sobie pan Kamel. Czy on nie jest przypadkiem już trochę wykończony? No właśnie. Pracuje bardzo ciężko, nie wiem, czy możemy go zmusić do tego, żeby pracował jeszcze ciężej. Sing, study. Stady jest za darmo. Dobra, niech będzie. Postudujemy jeszcze trochę. Zobaczymy, co to da. Możesz popracować nad swoim pisaniem. Okej, czyli udało mi się przeczytać kilka napisów w cyrku. Dobrze, moi drodzy. Dobra, jesteśmy w tyle z budowaniem młynu, ale przyszedł czas na to, żeby skończyć odcinek, więc jak wam się podobał, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. 4,5 roku już przeżyliśmy prawie. Cały czas za cele obieramy budowanie młynu, nie budowanie obrony. No trochę średnio nam poszło z tym sianem, właśnie dlatego trochę żałuję, że bokser jest zatrudniony do zbierania tego siana, tylko zatrudniliśmy tego kury. Trochę dziur mamy w dachach, zobaczymy, jak to się może obrócić. Czy to będzie obrócić się przeciwko nam, czy niekoniecznie. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych naszych działań. Jak macie kolejne jakieś pomysły, to oczywiście piszcie w komentarzach. Widzieliście, jakie są pieczątki do pozbierania, może coś się nam uda. No i kurczę, tego żałuję, że nie kliknąłem w to prawo, ale no to już przeszło, tak, minęło. Możecie mi dać znać ewentualnie, jak wiecie, czy klikanie w te prawa coś by zmieniło. A tymczasem ja się usuwam. Dziękuję wam serdecznie, Wielka Piona, i do zobaczyska już wkrótce. Cześć!